z Hiszpanią, a potem u siebie z Ukrainą. Tymczasem Hiszpanie po wpadce w Saragoście pojechali do Belfastu. Mecz z Irlandią Północną miał być potrząśnięciem się po sensacyjnej przegranej z Grekami. Oto skład gospodarzy prowadzonych przez samego McIlroya. Tyler, Baird, Kennedy, Alan Hughes, McCartney, Griffin, Doherty, Johnson, Healy, Smith i Jones. A Iñaki Saez do boju wystawił taką jedenastkę. Casillas, Marchena, Juan Franz, Sergio, Puyol, Elguera, Raul, Baraja, Valeron, Vicente i Echeverria. Ten mecz prowadził duński arbiter Klaus Bo Larsen. Windsor Park w Belfaście. Na ten mecz kibiców nie trzeba było zapraszać. Blisko 12 tysięcy zasiadło na trybunach. Hiszpania bez Gutiego, bez Xabiego Alonso. Po kartkach wrócił do składu Ruben Baraja. Spodziewano się, że zamiast Raula Bravo zagra Juan Fran, ale według spekulacji miał również zagrać Javi de Pedro na lewej stronie w miejsce Vicente. Ostatecznie jeszcze jedną szansę od Iñakiego Saeza dostał piłkarz Walencji. 9. minuta. I zmuszony do fantastycznej interwencji Iker Casillas, a próbował go pokonać Doherty. Tommy Doherty, piłkarz Bristol City. Debiutujący w narodowej reprezentacji miał szansę od razu na gola. Echeverria. Teraz sytuacja pod bramką Irlandczyków. Próbował Raul, ale nie dał się pokonać Mark Taylor. 4. minuta meczu. Valeron do Echeverria, Echeverria i świetnie znów broni Taylor. Co dzień piłkarz Fulham. Echeverria utrzymuje wysoką formę w tym roku. W jego grze o wysokie lokaty walczy Athletic Bilbao. No i oczywiście nie pozostało to bez reakcji Iñakiego Saeza. Akcję zaczął Vicente, dołączył do niej Juan Fran. Juan Fran, raz jeszcze Raul. Długo rozgrywają piłkę Hiszpanie. Valeron, który reklamował zagranie ręką Johnsona. Jeszcze Valeron. Odbita piłka. Nie ma bramki dla Hiszpanii. Ruben Baraja. 34. minuta meczu. Valeron ładnie zmienił tempo tej akcji. Ale dobrze pilnowany. Pozostało do zakończenia ich tylko 4. Juan Fran. Już praktycznie cały czas Hiszpanie w polu karnym. Bądź bardzo blisko. Juan Fran. Kolejna skrzydlająca akcja do Echeverri. Wybija Chris Baird. A z rzutu rożnego prowadzony w drugiej połowie Javi de Pedro. Jest Marchena. On to idzie na krótki słupek. I Taylor! Znakomita interwencja, świetny refleks Marka Taylora, trochę szczęścia. To wszystko pozwala mu w tym meczu zachować czyste konto. Oczywiście Raul, oczywiście król takich piłek w polu karnym. Taylor miał blisko jeszcze 3 swoich obrońców na raty, ale bardzo skutecznie interweniował bramkarz Irlandii Północnej, zespołu, który w 4 dotychczasowych meczach zdobył tylko punkt
remisując siebie bezbramkowo z Ukrainą. Duże zamieszanie jeszcze szalał w polu karnym De Pedro, nie wypracował jednak pozycji strzeleckiej. Trochę sobie chyba jedną i drugą ręką pomagał De Pedro. Jeszcze rzut rożny. De Pedro. Odchodząca piłka. 5 metrów do bramki. Zablokowany strzał. Próbował Morientes. Odskoczyła mu trochę piłka. Już nie miał zbyt dużej możliwości manewru. Już zaatakowali go obrońcy. To już doliczony czas gry. I koniec meczu. Irlandia Północna, Hiszpania 0-0. Sensacja w Belfaście. Bohater tego meczu Mark Taylor. No i sensacja, jeśli chodzi o Hiszpanię. Trudno wyobrazić sobie, ale ten zespół przez 3 godziny grając w meczach z Grecją i z Irlandią Północną nie strzelił żadnego gola. Bohaterem niechlubnym tych paru dni jest na pewno oglądany tutaj Raul. Od niego oczekiwał.